Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana i zapraszam do czytania na miesiąc marzec 2024. Sprawdzimy, kochani, energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także, kochani, zapraszam do skontaktowania się ze mną, coś dobierzemy odpowiedniego dla Was. No i zobaczmy. Osoby spod znaku barana, miesiąc marzec. Z jaką energią wchodzicie do tego miesiąca? Piątka pentakli. Możecie czuć się troszkę osamotnieni, możecie narzekać na problemy finansowe. To jest generalnie karta zubożenia, straty. Możecie być po jakimś rozstaniu, bądź po prostu szukacie nowej pracy, tak? To jest karta zubożenia, natomiast generalnie z taką energią wchodzicie. To nie oznacza, że cały miesiąc taki będzie, tak? Natomiast tutaj trzeba będzie troszkę nad tym popracować i żeby po prostu z tego, kochani, wyjść, z takiej energii. Może czujecie się po jakimś rozstaniu osamotnieni, może czujecie się już finansowo troszeczkę wydojeni, tak? No i będziecie chcieli coś w tym miesiącu zrobić, popracować nad tym, żeby tych pieniędzy było więcej. Ja rozłożę sobie karty na cały miesiąc. Tak, tu widzę stratę pracy, odejście od pracy, zamknięcie jakiejś działalności albo generalnie rezygnacja z pracy. Może ktoś Wam złoży wypowiedzenie, bo od razu mam przy pracy i przy finansach, kochani. Tak, tu jest jakiś nowy początek. Wy zamykacie jakiś rozdział, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. To bardzo mocno mi się tutaj pokazało. Jest odejście, jest to zamknięcie, natomiast też jakieś takie problemy finansowe mi się przy tym tutaj pokazały, także może tak być, że Wy po prostu macie problemy z finansami. Natomiast tutaj głupiec mówi o nowym początku, nowa praca, nowa działalność, może coś swojego otwieracie, może zaczniecie coś nowego w tym miesiącu, także nie martwcie się tym, że na przykład jest na początku miesiąca utrata pracy, że ktoś Was zwolni, da Wam wypowiedzenie, ponieważ pokazuje mi się znalezienie czegoś nowego, a pamiętajcie, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Więc jeżeli coś się kończy, to na tym miejscu przychodzi coś innego, coś nowego się zaczyna. My często tego nie zauważamy, rozpaczamy nad tą stratą, dlaczego nas to spotkało, natomiast po pewnym czasie okazuje się, że to było dla nas zbawienne. Czasami jest tak, że jak my tkwimy za długo w jednym miejscu, no to wszechświat musi nas z tego miejsca siłą rzeczy wyrzucić, nawet jeżeli my tych decyzji sami nie podejmiemy, dlatego że to jest dla nas dobre. My byśmy sami na przykład nie ruszyli z miejsca, bo są takie osoby, które boją się zmian, które czują się komfortowo w jednym miejscu. Mimo że chciałyby coś zmienić, to tego nie robią, bo boją się, że czegoś lepszego nie znajdą. A tutaj po prostu tak jest, że wszechświat i tak Was wypcha i tak. Zresztą w tym roku i tak przychodzą duże zmiany, przychodzą transformacje, także no coś, co się musi zakończyć i tak się, kochani, zakończy i tak. Pokazuje mi się zupełnie nowa praca, nowe możliwości, świat się przed Wami otwiera, także nie martwcie się, jeżeli coś tutaj ulegnie zmianie. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Słońce. W ogóle, kochani, tutaj uczuciowo macie piękne karty w tym miesiącu. Macie papieża, macie słońce, macie cesarza, księżyc, król kielichów, rycerz pentakli. Może być przed Wami ukryte to, że poznacie kogoś do stałego związku, bo tu mi się pokazują wartości takie duchowe, religijne, osoba z przeznaczenia, osoba do stałej relacji. Pokazują mi się karty, które są bardzo stabilne, uziemiające. Jeżeli macie jakąś relację bądź z kimś się spotykacie, tu jest planowanie ślubu, tutaj jest ciąża, narodziny dziecka, w ogóle też rycerz pentakli, słońce, księżyc, no dziecko mi się pokazuje mocno, więc albo jakaś pani dowie się, że jest w ciąży, albo tutaj już są narodziny dziecka, poród, przywitanie właśnie potomka na świecie. Także tego typu właśnie energie mi się pokazały. Ja myślę, kochani, że warto się skupić na tych nowych początkach, warto się skupić na stabilizacji. Coś pięknego tu się pokazuje w uczuciach. Jeżeli jesteście singlami, to, kochani, no tak jakby dwie osoby będą o Was zabiegały. Jedna osoba się przygląda, ma uczucia gdzieś tam z ukrycia, jeszcze o nich nie mówi. Natomiast gdzieś ktoś Was obserwuje, może w internecie, może gdzieś tam, nie wiem, znacie się na Facebooku, na Instagramie, ktoś Wam się mocno przygląda, ktoś będzie chciał wyjść z ofertą spotkania, randki,
żeby się lepiej poznać, żeby tutaj porozmawiać. Też ktoś z przeszłości może się do Was odezwać. Też mam energię osób z przeszłości, ale Wy jesteście na to pozamykani, Wy tak jakby tą przeszłość już totalnie zostawiliście w tyle, nie chcecie do tego wracać. Jeżeli z kimś się spotykacie, mogą być rozmowy o wspólnym zamieszkaniu, o wejściu relacji na wyższy poziom. No bardzo, kochani, takie uziemiające energie. To, co się rozpocznie teraz w marcu, będzie miało stabilne fundamenty już na przyszłość, na kolejne miesiące, także bardzo, bardzo fajnie. Tutaj, jeżeli chodzi, kochani, o zdrówko, macie szóstkę buław. Szóstka buław pokazuje niską krzepliwość krwi, zatory w żyłach, ale to jest tylko takie znaczenie tej karty. Oczywiście nie każdy z Was będzie miał taką sytuację, Was jest dużo na kanale, także pamiętajcie, czytanie nie musi rezonować z każdym. Dlatego ja zawsze zapraszam do czytań prywatnych, bo wtedy mam wgląd w Waszą osobistą sytuację i jestem w stanie dużo więcej z tych kart wyciągnąć. Także tego typu energie nam się tutaj pokazują. No i dopytajmy, dlaczego Wy macie taki problem z tą piątką pentakli? Szóstka mieczy, oddalenie. No to kochani, faktycznie tutaj może być zmiana pracy. Albo Wy zrezygnujecie, albo ktoś Wam złoży wypowiedzenie, tak? Tu jest też nawet nagłe zwolnienie, takie niespodziewane. Są te problemy finansowe, natomiast to będzie chwilowe, kochani. Szóstka pentakli, otrzymacie propozycję pracy. Może jakiś przyjaciel, znajomy, ktoś z rodziny Wam zaproponuje pomoc. To jest również pomoc finansowa, tak? Więc nawet jeżeli chwilowo stracicie pracę i będziecie jej szukać, to w tym czasie ktoś Wam może finansowo pomóc. Także Wy się nie martwcie, bo tu się pokazują nowe początki, nowa praca całkowicie, tak? Głupiec, król buław. Dokładnie tak, nabieracie siły. Ktoś tutaj z bliskich Wam pomoże znaleźć pracę, pomoże wyjść z tych problemów finansowych. Także ja bym sobie tym głowy nie zawracała. Ten król kielichów, kto to Was obserwuje? Mag. Ktoś tutaj zarzucił na Was swoje sidła, ktoś będzie chciał zdobyć Wasze serce. Ktoś Was mocno obserwuje, no i tu też mamy nieskończoność, tak? Ten rok to jest 2024, ósemka, znak nieskończoności. Tutaj faktycznie, jeżeli wejdziecie w jakąś relację, ona może być stabilna na lata, kochani. Słońce, księżyc, trójka pentakli, czwórka mieczy. Widzę tutaj osoby spod znaku barana, które są poranione po jakimś rozstaniu. Nie do końca wierzycie w miłość. Jeszcze to serducho nie jest do końca uleczone, ale pojawi się ktoś, kto faktycznie pokaże Wam, że mu zależy na Was, czy jej, i będziecie mogli coś fajnego zbudować, kochani. Tu są bardzo stabilne karty. Nawet jeżeli czujecie się poranieni w środku, to ta osoba pokaże Wam, że faktycznie można kochać, można wejść w fajny związek. Tej osobie będzie na Was zależało. I tutaj faktycznie możecie stworzyć coś stabilnego, co będzie prowadziło w przyszłości do małżeństwa. No, do takiej fajnej relacji już uziemiającej, tak? Można się zakotwiczyć. Także no naprawdę, kochani, macie pozytywne energie na ten miesiąc. Jeśli chodzi o kartę wyroczni, jeszcze nic nie jest przesądzone. Także, kochani, czytanie macie naprawdę ładne. Skupcie się na tych pozytywnych aspektach. Myślcie pozytywnie, afirmujcie, bo do Was przyjdzie to, o czym myślicie, co przyciągacie. Także pamiętajcie, żeby się skupiać na pozytywnych energiach. Jeżeli tylko macie ochotę, śmiało zapraszam do czytań prywatnych. Wtedy zobaczymy, jak to u Was wygląda. Wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca i pozdrawiam.